rozmowę, przypomnę, że dzisiaj gościliśmy w sanktuarium Błogosławionej Salomei w Grodzisku, a rozmawiałem z księdzem kustoszem Stanisławem Lanknerem, który jest centralne biuro antykorupcyjne w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa korupcyjnego przez szefa KNF. Marek Chrzanowski po medialnych doniesieniach podał się do dymisji. Premier tę dymisję przyjął. Komisja Nadzoru Finansowego oraz obsługujący ją urząd KNF funkcjonują bez zakłóceń, zapewnia kierownictwo komisji w specjalnym komunikacie. Byłemu przewodniczącemu zabrano wszelkie dostępy do urządzeń czy dokumentów wraz ze złożeniem aktu odwołania go z funkcji, zapewnia rzecznik KNF Jacek Barszczewski. W momencie złożenia tego dokumentu wszelkie dostępy do elektroniczne, do telefonu, do laptopa, do komputera, wszelkie dostępy do dokumentów, wejściówki, wszystko zostało odcięte. Mogę ze 100% pewnością zapewnić, że przewodniczący nie miał dostępu do żadnych dokumentów, do żadnych e-maili, do żadnej dokumentacji. Wszystko zostało odcięte. Opozycja domaga się powołania komisji śledczej i pilnego zwołania posiedzenia Sejmu. Według rządu nie ma takiej potrzeby, bo sprawą zajmują się już prokuratura i odpowiednie służby. W 80% gmin palenie śmieciami nie jest karane. Tak wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Analiza systemu kontroli palenisk domowych wskazuje także na dysproporcje w wynikach przeprowadzanych kontroli w gminach miejskich i wiejskich. Organizacja wystosuje pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o jak najszybsze podjęcie prac nad reformą kontroli palenia śmieci, mówi Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Będziemy zwracać się do pana premiera Morawieckiego o to, żeby rząd przygotował system, który zapewni Polakom ochronę przed przestępczością ekologiczną. My w Polsce od 20 lat mamy zakaz spalania odpadów, a wciąż 80% gmin nie realizuje swojego ustawowego obowiązku ścigania tego rodzaju przestępczości. Palenie odpadami i najsłabszej jakości węglem przyczynia się do powstawania smogu z powodu zanieczyszczonego powietrza. Co roku w Polsce umiera ponad 40 tysięcy osób. Polskę i Iran łączy nie tylko wielowiekowa historia przyjaznych relacji, ale także wola ich rozwijania i wzajemne zainteresowanie obu społeczeństw, przekonywał wiceminister spraw zagranicznych Maciej Lang w czasie dzisiejszych polsko-irańskich konsultacji politycznych w Warszawie. Maciej Lang rozmawiał ze swoim irańskim odpowiednikiem Sejedem Abbasem Arakci. Wiceministrowie omówili priorytety i aktywność Polski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz aktualne kwestie międzynarodowe, w tym sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz kwestie dotyczące porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego. Parlament Europejski chwali Gruzję za proeuropejskie starania, równocześnie wzywa Mołdawię do podjęcia pilnych działań w sprawie korupcji i upolitycznienia sądów. Europosłowie przegłosowali dziś rezolucję w sprawie dwóch potencjalnych kandydatów do wstąpienia do Unii Europejskiej. W rezolucji Parlament Europejski chwali Gruzję za wdrażanie zapisów umowy stowarzyszeniowej i zachęca do dalszych wysiłków. Według europosłów Gruzini rozwijają się gospodarczo. Konieczne są jednak dalsze reformy, które pomogą w zwalczaniu korupcji, zapewnieniu niezależności sądownictwa, odpolitycznieniu mediów czy ochronie środowiska. Europosłowie krytycznie odnieśli się za to do sytuacji w Mołdawii. Ich zdaniem zmiany demokratyczne są tam w odwrocie. Problemem są szczególnie nadmierna władza oligarchów, korupcja i brak niezależnego sądownictwa. Gruzja i Mołdawia podpisały umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską w 2014 roku. Nie są jednak jeszcze oficjalnymi kandydatami do dołączenia do wspólnoty. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. W Radomiu ruszyła świąteczna zbiórka odzieży i obuwia zimowego dla bezdomnych. Akcję zorganizowano po raz trzeci. Szczegóły ma dla Państwa Anna Orzeł. Jedni stracili dach nad głową kilka miesięcy temu, inni przed wielu laty. Dziś nocują w pustostanach, na dworcach czy na klatkach schodowych. By przetrwać, potrzebują wsparcia. Tłumaczy społecznik Bartłomiej Maślak, pomysłodawca i organizator zbiórki. Na początku grudnia razem ze streetworkerami Caritas oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej pojedziemy do miejsc, gdzie najczęściej przebywają osoby bezdomne i rozdamy zebraną odzież. W zbiórkę odzieży już po raz kolejny włączyli się samorządowcy. Zdaniem radnej Wiolety Kotkowskiej to ważne, by wspierać takie inicjatywy. Człowiek, każdy z nas jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. I zachęcam wszystkich, zarówno samorządowców, jak i parlamentarzystów i praktycznie wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców najpierw zebrano, a potem przekazano zimową odzież ponad 100 bezdomnym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
Wiadomości sportowe. Sylwia Urban, najlepsza polska tenisistka Agnieszka Radwańska, zakończyła sportową karierę. Zanosiło się na to już od jakiegoś czasu, ale właśnie dziś ogłosiła tę decyzję. Mimo że ma dopiero 29 lat, uznała, że nie jest już w stanie przygotować się do rywalizacji na wysokim poziomie. A Wojciech Fibak uważa, że mogła jeszcze grać w przyszłym sezonie, ale szanuje jej decyzję i zaznacza, że popularna Isia była jedną z najbardziej znanych polskich sportsmenek. Rozsławiała imię Polski w świecie. Obok Roberta Kubicy, Roberta Lewandowskiego, najbardziej znana twarz polskiego sportu. Będziemy pamiętać tej skróciki, jej zagrania techniczne, jej wolę, jej spryt, cudowne poruszanie się po korcie. Zawsze będę to pamiętać. Agnieszka Radwańska to zwyciężczyni 20 turniejów WTA, finalistka wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie i triumfatorka kończącego sezon turnieju mistrzyń w 2015 roku. A teraz, jak powiedziałam, odkładam rakietę i żegnam się z turem, ale nie z tenisem. Tenis jest i zawsze będzie pełnił w moim życiu wyjątkową rolę. Czas na nowe wyzwania, nowe pomysły, mam nadzieję równie ekscytujące jak te na korcie. Tymczasem w Londynie trwa tenisowy turniej mistrzów. W tej chwili na korcie Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo rozgrywają swój drugi mecz deblowy. Dziś ich przeciwnikami są Francuzi Herbert i Maui, ale niestety Polak i Brazylijczyk przegrywają w pierwszym secie 1-5. Wcześniej w rywalizacji singlistów Serb Nowak Djokovic pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-4, 6-1. W Gdańsku polscy piłkarze przygotowują się do ostatnich w tym roku meczów towarzyskiego z Czechami i z Portugalią w Lidze Narodów. Wśród piłkarzy powołanych przez Jerzego Brzęczka jest Kamil Grosicki. Jego zdaniem mecz z naszymi południowymi sąsiadami będzie ważnym sprawdzianem dla polskiej ekipy. To na pewno będzie bardzo ciężki mecz. Zawsze mecz z Czechami zawsze nam się grało ciężko. Akurat ostatni mecz wspominam miło, bo wygraliśmy 3-1, strzeliłem bramkę, więc takim nastawieniem tak samo podchodzę do tego meczu. Jest to bardzo ważny dla nas mecz, mimo że to jest tylko mecz towarzyski, ale my potrzebujemy zwycięstwa, potrzebujemy mentalnie uwierzyć w swoje możliwości, bo już nieraz pokazywaliśmy, że potrafimy grać na wysokim poziomie i po prostu wygrać ten mecz. Na pewno chcielibyśmy w dobrym stylu ten mecz wygrać, ale najważniejsze jest zwycięstwo, żeby o tej rywalizacji znowu się mówiło tylko pozytywnie. Początek meczu Polska-Czechy jutro o 18:00. A już za moment w magazynie sportowym będę rozmawiać o możliwościach powrotu Roberta Kubicy do ścigania w Formule 1. Magazyn sportowy. Gościem magazynu sportowego jest dzisiaj Filip Kapica. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Filip Kapica to komentator Formuły 1, który ma bezpośredni kontakt z Robertem Kubicą i... Trzeba powiedzieć nie. ...z nim na torze Interlagos. W grobie modlił się Jan Paweł II. W kościele świętego Stanisława Kostki znajduje się muzeum poświęcone księdzu Jerzemu. W 2010 roku został ogłoszony błogosławionym. Co jak co, Polacy się nauczyli, proszę Państwa, kłamać, kombinować. Tutaj ksiądz raz powiedział, że jak ktoś idzie na ulicę, że jak bezdomny jest na ulicy, to żebrze, czyli że bezdomni kojarzą się księżom z żebrakami. A co robi ksiądz, jak nie żebrze? Także widzicie Państwo, niezrozumienie tematu i w ogóle takie podziały na domnych i na bezdomnych, no to są w ogóle nieludzkie, bo jak może taka dziennikarka, która wiesz, połowę ukradła rzeczy, jeszcze lata do Ameryki, kożuchy kraść, majtki, mówić, że są to bezdomni. Ona mieszkanie ukradła, bo to ma fiery prywatyzacyjne, ludziom zabrali, wybrali, wyrwali, no to jeszcze mówią, że bezdomni, to jest bezczelność. A jeszcze godzili się na to, żeby Hanka Gronkiewicz była w dalszym ciągu prezydentem Warszawy. Na referendum nie przyszli. A no właśnie, nie przyszli. Czemu? Bo im było wszystko jedno. To co? Niektórym dobrze jest, że mają gdzie mieszkać. Mieszkają, bo mieszkają, a tamci wygonieni na ulicę, to muszą żebrać, jakby... że ksiądz mówi, że jak są bezdomni, to żebrzą, sobie tak kojarzy bezdomnych z żebrakami, sam żebrze. Ale jakie to bezczelne, zobacz, jakie to jest tempe średniowieczne.